Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Salim Tuari. No, nie wiem jak zacząć, Salim, bo pamiętam jak gadaliśmy za kamerą przed pierwszym programem. Ty mówisz, że no spoko, sportowa waleczka, sobie tutaj zawalczę z Gracjanem, a tu wdepnąłeś w niezłe szambo. Trochę, wiesz co, ty nie wiesz jak zacząć, ja też nie wiem jak zacząć. No co, ja się trzymam cały czas tego samego. W ogóle to witam wszystkich fanów sportów walki, MMA.pl. Kurde, ja cały czas to podtrzymuję, to nie jest to, ta cała patologia to nie jest mój klimat. Ja tu przyszedłem, bo mam przede wszystkim walkę sportową z Gracjanem i się tego trzymam. No dobra, no ale walka sportowa, no ale miałeś spięcia dzisiaj, no i pierwsze, no to widzimy wszyscy co się stało. Ja się trochę przestraszyłem, że walka ci wypadnie, bo rozcięcia to chyba najgorsza rzecz jaka może się zdarzyć, no oprócz kontuzji nóg. Tak, wiesz co, na szczęście to jest lekkie rozcięcie, można powiedzieć, że zadrapanie. Nic poważnego się nie wydarzyło. Dobrze, że gdzieś tam w oko nie dostałem. Rzucił we mnie tym mikrofonem i co, akurat trafił w głowę i tyle. No bo ty chciałeś go klapkiem, tak? Bo on twierdził, że ty z narzędziem na niego wszedłeś. No to słuchaj, skoro tak on uważa, no to niech tak uważa dalej. To muszą być śmiertelnie niebezpieczne klapki. Właśnie. Od klapek też zaczęła się jakaś spina z Piotrem Bombą. Z czego to w ogóle wynikło? Czy wcześniej coś mieliście na jakimś programie, czy to tutaj było? Ciężko mi powiedzieć. Oni chyba mają jakiś cichy układ między sobą, bo zaczął go bronić, tego Natana. Słuchaj, po tym całym zdarzeniu ktoś położył te klapki po prostu na stole, on do mnie mówi, że to ja położyłem, to było całkiem inaczej, nie wiem co, jak mam się wypowiedzieć w tej kwestii. No, ale to kolejny wiesz, no, kretyn, nie. Ale to myślisz, że oni się dogadali we dwóch właśnie, żeby nie wiem, Bomba był jego ochroniarzem? Nie wiem, czy się w sumie dogadali, czy nie, na pewno się dogadali, skoro stoi po jego stronie. Co więcej tu mówić? No i wyszedłeś z inicjatywą walki z nimi dwóch na jednego. No to jest w sumie dość dobre dla ciebie, komfortowe, no bo z Natanem myślę, żeby to długo nie trwało, a wtedy byś już miał jeden na jeden. Myślę, że to by się szybko skończyło. Z obojgiem? Tak, myślę, że w tej walce akurat Natan by przeszkadzał swojemu koledze z teamu. No chyba, żeby szedł za nim, wiesz. Bo ja na przykład kminiłem, że jakbym walczył dwóch na dwóch i bym był z wielkim buto, bym się za nim schował. Może Natan by tak zrobił w tej opcji. Ciężko mi powiedzieć, jak to by wyglądało. Na pewno by tutaj fajniejsza walka była jeden na jeden. Tak jak mówię, dla mnie łatwiej będzie, jak ich będzie dwóch, bo Natan na pewno coś spieprzy i będę miał ułatwione zadania. Myślę, że nasi widzowie będą zainteresowani jakimiś wykładami od ciebie na temat cierpliwości, bo po tym, co się wydarzyło, że ty nie wybuchnąłeś i byłeś taki spokojny, to niesamowite. Nie wiem, czy to było specjalne zagranie tutaj ze strony włodarzy, żeby mnie i Gracjana posadzić w taką patologię. No, ciężko się tego słuchało, no ale co miałem w sumie zrobić, nie? Uderzyłbym go, to naprawdę mogłoby mu się coś stać. A ten bieg na scenie, to tak chciałeś go trochę podkręcić? Tak, to podkręcić, oczywiście nic bym mu nie zrobił, ten bieg to był taki po prostu w kit, o. A na koniec w sumie nawet z Gracjanem wymieniliście parę zdań. Co tu się wydarzyło? Bo pomyślałem sobie, no nie wiem, co się z chłopakami teraz dzieje. Szczerze mówiąc, ja w ogóle nie słyszałem, co on mówił. Poprosiłem później Mateusza Kaniowskiego, żeby powtórzył. On przeszedł od razu do face to face, więc nie wiem, nie powiem ci, co on mówił wtedy. Może ty słyszałeś, więc mi powtórzysz teraz. Wiesz co, nie słyszałem. Okej. Suma summarum stanęło na tym, że zostawiamy tą patologię. Niech ona sobie gdzieś tam będzie wśród tych osób, tej reszty z panelu, a my dajemy mega mocną sportową walkę w sobotę. No tak, ale patrz,
jeśli byś wziął tą walkę z Bombą i z Natanem, no to sam wiesz dobrze, że na konferencjach by była taka patola, jakiej nie śniłeś. Nie, no to jest... dzisiaj w sumie to... brak słów z mojej strony. To, co usłyszałem i to, co mnie w sumie wpieprzyli, to się w głowie nie mieści, nie? Jaka była twoja pierwsza myśl, jak już schodziłeś po tym ataku mikrofonem? Bo widziałem, no byłeś wściekły, to zrozumiałe, ale co myślałeś, że walka może być zagrożona? Wiesz co, gdzieś tutaj, jakby to ci powiedzieć, poczułem, że mi gdzieś krew leci i chciałem to sprawdzić, czy to jest coś poważnego, czy nie. No dobra, a słuchaj, no to na koniec trochę sportowe pytanie. Jak ile trenujesz te kopnięcia w parterze i inne rzeczy? Czy w ogóle je planujesz? Gdzieś tam, wiadomo, trenuję. Wiesz, dla mnie to jest ogólnie taki mały dodatek, zasady Pride do całego MMA, bo większość walki toczy się w stójce, zapasy, parter. Gdzieś te kopnięcia, to myślę, że to jest bardziej gdzieś wykończenie akcji. Ciężko zacząć też walkę od, wiesz, samych soccer kicków czy tam kolan na głowę w parterze. Najpierw trzeba przewrócić, zadać parę ciosów, pozycję dogodną przyjąć i wtedy można myśleć o tych soccer kickach. No i też kolana w parterze. Czasem jak się ogląda walki w UFC, to aż się prosi w niektórych sytuacjach, żeby tam kolanko poszło. W UFC natomiast są łokcie, gdzie w Pride nie było. I a wy macie łokcie, tak? Mamy łokcie. My mamy połączenie zasad Pride z UFC i no mega się z tego cieszę. No moim zdaniem najlepsze zasady, jakie mogą być. Może trochę gorzej dla zawodników, ale dla widzów na pewno. Salim, no to liczę, żeby już tu nic się złego nie wydarzyło, żebyś cały i zdrowy do walki wyszedł. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad.